Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne strzelce i zapraszam Was na prognozę z kart Tarota odnośnie miłości na miesiąc luty 2019 z uwzględnieniem pierwszego tygodnia marca. Pierwsza część filmu będzie dotyczyła osób, które są już w jakiejś relacji partnerskiej, małżeńskiej. Druga część filmu będzie dla osób samotnych, tak zwanych singli. Zobaczymy, czy w tym miesiącu karty chcą Wam coś szczególnego przekazać. Jak zwykle talię mam już potasowaną, teraz tylko przełożymy i już patrzymy, co tam u naszych strzelców w miesiącu lutym. Co myślicie o swoim partnerze? Głupiec. Co Wasz partner myśli o Was? Rydwan. Co czujecie do swojego partnera? Koło fortuny. Tu koło i tu koło. Oj, zmienne te strzelce. Co czuje do Was Wasz partner? As buław. Jakie są Wasze zamiary w stosunku do Waszego partnera? Księżniczka denarów. Zwana paziem denarów. Jakie są zamiary Waszego partnera w stosunku do Was? Arcykapłanka. Widzę, że Wasz partner chce z Wami romansu. Jesteście, że tak powiem, w rozjazdach, dojazdach. Ale chce, żebyście byli ukryci. Ale zobaczymy, co dalej się z tego rozwinie. Jak traktujecie swojego partnera? Siedem denarów. Jak Wasz partner traktuje Was? Cesarz. Troszeczkę krótko chcę Was trzymać, widzę, i tutaj rozdawać karty. Stanowczy pan lub pani. Kochani, co jest między Wami? Co Was łączy? Co Was dzieli? Czy ktoś jest pomiędzy Wami, czy coś? Trzy kielichy. Najbliższa przyszłość, jak to się wszystko będzie działo u Was. Królowa mieczy. Dalsza przyszłość. Król denarów. Mamy parę, ale taką troszeczkę. Jedna intelektualna, druga materialna. Jak kończycie? Miesiąc. Ósemka buław. Dobrze, moi drodzy. W tle czytania mamy kartę śmierci. Karta transformacji. Tutaj może będzie ją widać. O, widać, posuniemy troszeczkę tutaj. No dobrze. Kochani, pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, nie dla każdego. Od razu mówię, nie dla każdego. Ci, co są szczęśliwi, nie mają żadnych ale do swoich partnerów, to wiadomo, że nie muszą szukać porad u kart, prawda? Tu są przyciągane tylko osoby, które muszą coś usłyszeć. To czytanie jest dla nich, więc nie dla wszystkich, nie obrażajcie się. Pod filmem zostawiłam linka do obliczenia swojego znaku ascendentalnego. Może tam znajdziecie jakieś wiadomości, wtedy prognoza z jednego i drugiego znaku da Wam wypośrodkowaną jakąś taką mniej więcej informację. No dobrze, moi kochani, pamiętajcie, że tu jest Wasza energia, to jest energia Waszego partnera, ale może się zdarzyć tak, że to jest czytanie ogólne, energie się mieszają i mogą się przeciwstawić, tak? Czyli tu możecie być Wy, tu może być Wasz partner. Wszystko dobierzecie sami do swojej sytuacji życiowej.
No dobrze, kochani. Zaczynamy. Co myślicie o swoim partnerze? I w główce macie tutaj głupca. Głupca, który zaczyna nowy początek. Coś nowego, coś świeżego, coś troszeczkę takiego, no, ekstremalnego, tak? Z dreszczykiem emocji. Troszeczkę tutaj ryzykujemy. I z tego, co moi kochani, tak się przyjrzałam tutaj kartom, nie wiem, czy tu nie szykuje Wam się romans z szefem w pracy. Oczywiście to tylko dla niektórych strzelcy. Ponieważ troszeczkę zachowujecie się naiwnie w stosunku do swojego partnera i nie patrzycie pod nogi, nie oceniacie dobrze sytuacji, ryzykujecie w jakimś stopniu, Wam to sprawia frajdę, tak? Na razie jest fajnie, dobrze, ale uważajcie, żeby nie wpaść na minę, tak? Więc uważajcie tutaj, patrzcie pod nogi, ponieważ jest to początek ewidentnie nowej relacji i moi drodzy, znowuż z kolei inne strzelce mogą tutaj chcieć planować dziecko, tak? To tak dla innych tutaj strzelcy. Chodzi Wam po głowie dziecko. Nowy początek, chcecie po prostu no, wreszcie mieć potomka. Co w sercu? W sercu koło fortuny. Drugie koło. Co mówi nam koło fortuny? No, koło fortuny mówi nam, że w sercu troszeczkę jesteście nielojalni w stosunku do partnera. Lubicie romansować, lubicie skoki w bok, lubicie się spotykać, lubicie sobie jeszcze hasać i tak naprawdę wasze serce ustosunkowuje się do danej sytuacji, czyli raz może być tak, raz może być, że tak powiem, na górze, raz na dole. Raz może być między Wami tutaj gorące słońce i piękna wiosna, a raz po prostu mróz i, że tak powiem, chłód w tak zwanej sypialni i jakieś fochy, jakieś blokady. Więc wszystko zależy, jak to się wszystko potoczy. Ewidentnie koło fortuny mówi o jakimś ruchu, o jakichś zmianach, więc Wasze serce jest zmienne w zależności od sytuacji, jak tam Wasz partner się do Was, w stosunku do Was będzie zachowywał. Jakie są Wasze zamiary w stosunku do partnera? I tutaj mamy pazia denarów, księżniczka denarów, to w tradycyjnym tarocie jest to paź denarów, który też mówi o tym, że kobieta chce dziecka, tak? I to by się pokrywało tutaj z tym głupcem w Waszej głowie. Oczywiście nie dla wszystkich strzelcy, tylko dla tych pań, które planują tutaj dzidziusia. Z kolei dla innych strzelcy może być to taka historia, że dajecie szansę temu uczuciu, tak? Że jednak zaryzykujecie, jednak spróbujecie. Jest to coś nowego, coś świeżego, coś, co Was kręci, jak w jakiś sposób emocjonuje. Macie tutaj adrenalinę, bo troszeczkę ryzykujecie, tak jak mówię, ale patrzcie pod nogi, uważajcie na to, co robicie, żeby tutaj nie wpaść w jakąś pułapkę, tak? Żeby ktoś czegoś tutaj Wam pod nogi nie podłożył, że się wywrócicie. Teraz tak. Co o Was myśli Wasz partner? Mamy tutaj kartę rydwanu, kartę ruchu, kartę szybkości, kartę podróży do 100 km. Wydaje mi się, że jesteście w związku na odległość. Ewentualnie mogą temu towarzyszyć jakieś wyjazdy, że na przykład spotykacie się ze swoim partnerem, ewidentnie romansujecie na jakichś szkoleniach, wyjazdach, gdzieś poza domem, spotykacie się może w hotelach. No są to takie spotkania troszeczkę ukryte. Co więcej, rydwan mówi o tak zwanym gościu w domu, więc może Wasz partner dużo pracuje, po prostu faktycznie przyjeżdża do domu jak do hotelu od czasu do czasu, tylko spotkać się z Wami, pobyć chwilę i znowu wyjazdy, znowu podróże, tak? No, lub tak jak powiedziałam, związek na odległość. Wasz partner po prostu do Was dojeżdża i spotykacie się raz na jakiś czas, tak? I nie mieszkacie razem w tym samym mieście, tylko po prostu dojeżdżacie do siebie. Co ma w sercu Wasz partner? No, ma asa buław. No, as buław to jest piękna karta, ale taka bardzo seksualna, atrakcyjna pod względem wizualnym, czyli bardzo się podobacie Waszemu partnerowi, jesteście niezwykle atrakcyjni dla Waszego partnera, niezwykle seksualni, bardzo go, że tak powiem, bardzo działacie na niego w taki, no, intymny sposób, naprawdę. I tutaj jest to gorące takie uczucie. Ten płomień tutaj, no, mocno, że tak powiem, grzeje. I no, niezwykle miłe uczucia tutaj są Waszego partnera w stosunku do Was. Jest to szansa na coś fajnego, coś takiego ostrego, aktywnego.
Ewidentnie tutaj no, zapał waszego partnera w stosunku do was jest, ponieważ niezwykle jesteście dla niego atrakcyjni. I teraz tak, zamiary waszego partnera w stosunku do was. Karta kapłanki. Karta kapłanki mówi o kobiecie ukrytej, o jakimś sekrecie, o kobiecie, którą nie chcemy się chwalić, że ona jest tylko dla nas i dla naszej wiedzy, tak? Kapłanka jest kochanką tajemną. Ukrytą kobietą, która mówi, jest tylko do naszej wiadomości, nie chwalimy się publicznie nią, ani rodzinie, ani znajomym, po prostu spotykamy się z nią w ukryciu, tylko w wiadomym celu, o którym mówi As Buław. I teraz tak, dlaczego przyszła mi tutaj na myśl, że jesteście w jakiejś relacji ze swoim szefem? Ponieważ tak, wasze zamiary w stosunku do waszego partnera, mamy tutaj kartę siódemki denarów. Ogólnie siódemka denarów mówi o cierpliwości, o oczekiwaniu na coś, co żeśmy już zapoczątkowali, tak? No, czekamy na tą miłość, która ma dojrzeć. Jakieś uczucie ma dojrzeć, ma rozkwitnąć, ma rozwinąć się, tak? Czekacie, czy coś z tego dalej będzie. Macie taką nadzieję, pielęgnujecie to uczucie, dbacie o nie. Ale patrzcie, kochani, wyszły mi tutaj dwie karty ciąży. Znaczy ciąży, tego, że wy chcecie mieć dziecko, tak? Karta głupca. To już mówię, dla innych strzelcy tylko tych pań, które faktycznie myślą o dziecku. I tutaj na tej karcie, jak rzadko się zdarza w tarocie, na siódemce denarów też mamy ciężarną kobietę. Więc wy być może chciałybyście mieć z partnerem dziecko, tak? I oczekujecie tego. Być może już jesteście w ciąży i po prostu oczekujecie na rozwiązanie, aż to wszystko dojrzeje, ładnie tutaj się rozwinie. A jeżeli te panie, które nie planują ciąży, to tak jak mówię, pielęgnujecie ten związek, pielęgnujecie tą relację i macie nadzieję na to, że coś się z tego fajnego rozwinie, ta miłość rozkwitnie, dojrzeje i będziecie w takim mocnym, stabilnym związku relacji. Jak was traktuje wasz partner? I teraz mamy kartę cesarza, która zazwyczaj mówi o partnerze starszym, na bardzo wysokim stanowisku, cieszącym się doskonałym autorytetem. Zazwyczaj jest to jakiś szef, właśnie osoba no, zarządzająca większym zespołem ludzi, która no, cieszy się doskonałą opinią, ma jakiś zasób majątkowy, niezłą sumkę, bardzo dobrą pracę. Ogólnie zarządca, starszy mężczyzna, więc dlatego mi tak przyszło na myśl, że niektóre strzelce mogą mieć po prostu romans ze swoim szefem, tak? Ale ogólnie jest to bardzo dobry mężczyzna, bardzo lojalny w stosunku do swojej kobiety, zazwyczaj spod znaku barana. Dobry ojciec, być może stanowczy i wymagający, ale taki naprawdę lojalny w stosunku do swojego partnera, tak? Nie chcący zrobić mu krzywdy. I co jest między wami? Między wami jest trójka kielichów. Czyli dobrze się ze sobą bawicie, dogadujecie się, ale trójka, pamiętajcie, to też jest karta romansu. To są trzy osoby w związku. Więc dlatego mi taka tutaj pierwsza sugestia przyszła, że jesteście po prostu w romansie ze swoim szefem, tak? Bardzo się dobrze ze sobą dogadujecie, świetnie się bawicie, razem imprezujecie, być może razem się pokazujecie gdzieś na jakichś, no nie wiem, wernisażach, spotkaniach, wyjazdach, szkoleniach, tak? Być może tam macie te swoje ukryte spotkania, na pewno jest to poza domem, są to jakieś wyjazdy, są to jakieś podróże. I super się ze sobą czujecie, ale no, jest ta osoba trzecia między wami, tak? Czyli tak jakbyście, mówię, kochane strzelce, weszły w jakąś relację pomiędzy jakąś osobą i tym panem cesarzem, no i chcecie tutaj jakby może go odbić, no chcecie być tą ważniejszą osobą w związku, tak? Zaraz dopytam kartę, co tutaj chodzi. I teraz tak, najbliższa przyszłość mamy kartę Królowej Mieczy. Królowa Mieczy mówi nam o sobie, zazwyczaj jest to matka albo teściowa, osoba bardzo mądra, inteligentna, oczytana, wykształcona, ale robiąca no, takie wrażenie jak ta pani tutaj na tej karcie, tak? Taka Królowa Śniegu, taka oschła, zimna, surowa, gderliwa, taka no, nieprzyjemna, tak? Więc z taką osobą możecie mieć tutaj w najbliższym czasie do czynienia. I teraz tak, albo to jest żona tego waszego szefa i coś może wyjdzie tutaj nie tak, może ona się tutaj dowie o was, albo będzie po prostu to
wasza matka, która będzie wam chciała wybić z głowy tego partnera, tak? Że w co ty się, dziewczyno, mieszasz, daj sobie spokój, nie wchodź w związek, nie wchodź w związek z żonatym facetem na przykład, tak? Też tak może być, więc taką osobą jest to kobieta po 45 roku życia z trygonu powietrza, bliźnięta, waga, wodnik, więc no, jakąś tutaj osobę taką będziecie miały do czynienia, kochane strzelce, w najbliższym czasie. I teraz tak, dalej mamy króla denarów. Król denarów, podobnie jak cesarz, osoba na wysokim stanowisku, ciesząca się i autorytetem, i majątkiem, zasobem tutaj materialnym. Też mężczyzna starszy i mężczyzna, który może pracę przekładać przed was, tak? Czyli praca będzie dla niego ważniejsza niż wy, taki troszeczkę pracoholik. I mężczyzna, który będzie tutaj rozdawał karty w tej waszej relacji, czyli dogadacie się z nim jakoś, jakoś po prostu na jakichś warunkach, coś za coś. On wam da coś, wy dacie coś jemu i pójdziecie na pewien układ, tak, w tym związku. Czyli mężczyzna, który po prostu, no, mnie się wydaje, że to jest wasz szef, tak, tym bardziej, że on tutaj jest skierowany do tej królowej, tak. Ta królowa odwraca od niego głowę, no nie wiem, może ma jakąś taką żonę, jakąś, no, oschłą, zimną, dlatego szuka tutaj przyjemności z wami. Być może będzie jakieś rozliczenie też pomiędzy nim a tą jego żoną, tak? Też tak może być. Ogólnie jest to mężczyzna po 45 roku życia z trygonu ziemi, byk, panna, koziorożec, tak? Też tak może być. No tutaj mówiłam o tym baranie, ale no to niekoniecznie, nie patrzcie też na znaki zodiaku. Może chodzić tutaj właśnie o pozycję szefa, tak? Że ktoś nad wami, ktoś, no, z wysokim autorytetem, szanowany, ktoś, kto zarządza jakąś większą grupą ludzi, tak, jakimś zespołem. Król denarów to jest taki właśnie mały cesarz, tak? Osoba bardzo majętna, osoba taka, no, dobra, szczera, może niezbyt urodziwa, ale taka prorodzinna, dobry ojciec, tak samo jak cesarz, tak? Więc on może tutaj chcieć właśnie tworzyć taki, no, na pewno krzywdy wam nie zrobi, tak? Ale dojdziecie do jakiegoś porozumienia i pójdziecie na jakiś układ. I czasami praca może być dla niego ważniejsza niż wy. Ale to zaraz sobie dopowiemy. No i kończycie miesiąc ósemką buław, czyli wymiana wszelakiej korespondencji. Będziecie do siebie dzwonić, będziecie do siebie pisać, będziecie uczestniczyć w spotkaniach, tak naprawdę jedno i drugie nie może się doczekać spotkania. 8 buław są to kontakty, wymiana korespondencji, wyjazdy, spotykamy się, mailujemy, dzwonimy, cały czas jesteśmy ze sobą w kontakcie, tak? I teraz jakie tło ma całe to czytanie? Mamy kartę śmierci. Pod spodem mamy kartę pazia, mieczy. Paź mieczy może być to, no zobaczcie, ta kobieta obserwuje tutaj kogoś, więc uważajcie, żeby ktoś tutaj, jeżeli wie o tym waszym romansie, nie doniósł tej jego żonie. Albo po prostu, no, ogólnie, żeby uważajcie na jakieś osoby, które mogą was obserwować, oceniać, jakieś wychodzić chryje, jakieś plotki, pomówienia, no ktoś może was tutaj oskarżać o coś. Ogólnie karta śmierci mówi o transformacji w związku, tak? Że chcecie być przyjaciółmi na pewno. Jest to wasza dojrzała taka decyzja, na którą jesteście gotowi, tak? Czyli chcecie jakieś zmiany w tym związku. Być może już macie dosyć tego romansu i chcielibyście czegoś więcej. Być może będziecie tutaj, no nie wiem, wymagać od partnera, że jednak nie chcecie być tymi ukrytymi kochankami cały czas, tylko po prostu, no, chcecie już normalnie funkcjonować, tak? Zerwij z żoną, zerwij z mężem i bądź ze mną, tak? Określ się, czego ty, człowieku, chcesz. Więc tak będzie tutaj wyglądało. Ja teraz jeszcze dopytam kilka kart. O co by tu dopytać? Tak naprawdę to jest tak czysty rozkład tutaj, że nawet nie ma o co dopytywać, ale opytam o tego głupca. Co wam w tej głowie siedzi, kochane strzelce? Czego wy tak naprawdę chcecie od życia? Głupiec, diabeł. Ojej, diabeł. No, diabeł, są to zdrady, są to romanse, ale to jest też nerwówka troszeczkę, to jest takie kuszenie losu. Diabeł to jest osoba spod znaku koziorożca. Też.
Diabeł jest to uzależnienie, czy finansowe, czy mentalne od drugiej osoby. Też tak może być. I diabeł to jest wielki materializm. Więc może po prostu poleciałyście, kochane strzelce, na swojego szefa, bo was sponsoruje, ma kasy dużo. Też tak może być. Dobrze. Teraz zobaczymy tutaj, co to jest ta królowa mieczy. Królowa mieczy, wyszedł mi tutaj kapłan. Tak, czyli wydaje mi się, że to jest współmałżonek, współmałżonka waszego partnera. Tak mi tutaj to wygląda. Ewentualnie może być to osoba, która będzie wam dobrze doradzać, jakiś mentor, jakaś osoba, nie wiem, może jakaś nauczycielka, jakaś prawniczka, być może będzie wam tutaj doradzać w czymś, tak? Ale raczej tutaj przy tym królu denarów bym powiedziała, że to jest no, osoba, która jest współmałżonkiem waszego partnera, bo ewidentnie to jest romans, moi kochani. To jest ewidentnie romans. To jest ewidentnie romans. To za dużo kart mówi tu o tym romansie. Chociażbym miała tylko trafić do jednej osoby. Myślę, że tak będzie, bo czytając wasze komentarze jednak trafne mam te czytania. Kochane strzelce, te, które się ładują w romans z żonatym facetem bądź no, kobietą, tak? Która ma męża, mężatką. Uważajcie, tak? Uważajcie, czy tego naprawdę chcecie. Bo jeżeli zostaniecie, to po prostu zostaniecie na zasadzie jakiegoś kompromisu, coś za coś, tak? Bo ewidentnie jest tu karta ukrytej kobiety, romansu, tak? Szefa podwójnie, nowego jakiegoś początku, wyjazdy i atrakcyjność seksualna tylko i wyłącznie. Co to jest ten paź denarów? Tak, dwie buławy, czyli podjęcie jakiejś decyzji. Na coś tutaj musimy się zdecydować. Na coś się zdecydować, ale to też taka bierność, że czekacie na to, jaką decyzję podejmie wasz partner, że nie umiecie się określić jeszcze. Stoicie i czekacie. Być może czekacie na to, no widzicie, znowu kurczę, ósemka buław. Trzy kielichy wyskoczyły, tak? Czyli imprezowanie, dobra zabawa i trójkąt. Trójkąt, tak? Kochani, więcej nie będę dopowiadać, bo zrobi się chaos. No po prostu karty czysto i klarownie mówią, że jesteście w jakimś związku, po prostu w trójkącie, tak? No i ogólnie będzie dobrze, tylko co wy dalej z tym zrobicie? No na razie widzę cały czas zabawa. Będziecie ze sobą, tak? Pójdziecie na jakiś układ, który będzie pasował i wam, i partnerowi. I na pewno w lutym będziecie tutaj ze sobą dalej romansować, a jak to dalej się potoczy? Jest karta śmierci, więc was może już troszeczkę to męczyć, już będziecie chcieli jakichś zmian, ale myślę, że te zmiany dopiero gdzieś tam w połowie marca się jakoś zaczną tutaj klarować. No i pamiętajcie, że oczywiście to nie jest czytanie dla wszystkich strzelcy. Te osoby, które mają spokojne, ułożone życie, nie potrzebują rady od kart. Zazwyczaj szukają rady tylko te osoby, które są w jakimś problemie, jakiejś właśnie decyzji do podjęcia. Dobrze, moi kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o związki partnerskie. Życzę wam wszystkiego, co najlepsze, żeby wasze plany i marzenia się spełniły. A teraz szybciutko zobaczymy, co tam u naszych strzelcy. Aha, jeszcze przepraszam, jeszcze wrócimy do partnerów, bo aniołka wam nie wylosowałam, zapomniałabym. Proszę o wsparcie anielskie dla wszystkich strzelców, które są w związku małżeńskim bądź partnerskim na miesiąc luty 2019. Mam przywołanie Twojej bratniej duszy. Twoje modlitwy, afirmacje i wizualizacje pomagają Wam się połączyć. Czyli kochani, jeżeli szukacie tego wymarzonego lub macie tego wymarzonego, tak? Afirmujcie, że jesteście razem, że jest Wam dobrze, że się kochacie i zobaczycie, partner przy Was zostanie na dłużej, być może nawet na zawsze. I teraz przechodzimy do naszych samotnych strzelców. Proszę o radę dla wszystkich strzelców samotnych na luty 2019 odnośnie miłości. Już patrzymy. Co tam się wydarzyło w waszej przeszłości, kochani, że wy jesteście sami? Ósemka buław.
Aktualna wasza sytuacja. 8 kielichów. I najbliższa przyszłość. Nowy początek. Kochani, w miesiącu lutym podejmiecie decyzję w tle koło fortuny. Tak, czyli zmiany. Moi kochani, szykują się przed wami zmiany, szykuje się nowy początek, ponieważ doszły do was w przeszłości jakieś informacje, czy to były maile, czy telefony, czy SMS-y, które spowodowały, że podjęliście decyzję, żeby opuścić swojego obecnego, no teraz już byłego partnera, tak? I chcecie podążać w nowym, lepszym kierunku, szukać swojego lepszego życia, spełnienia emocjonalnego, tak? Ta sytuacja, w której byliście do tej pory, wam nie służyła, postanowiliście odejść. Ewentualnie dla innych strzelcy samotnych może być taka sytuacja, że po prostu dostaliście informację, że wasz partner od was odchodzi, was opuszcza i jest wam z tym bardzo źle, ale macie nadzieję, że jeszcze kiedyś do was wróci, ponieważ 8 pucharów jest to karta, która mówi, że nie palimy za sobą mostów, nie zamykamy za sobą ostatecznie drzwi, dajemy szansę czy sobie, czy byłemu partnerowi na powrót. Więc kochani, na razie jesteście w sytuacji pożegnania, tak? Zobaczcie tutaj kobieta na tej karcie. Ona płacze za mężczyzną, który odszedł, tak? Patrzy z utęsknieniem, ktoś odchodzi i my jesteśmy tutaj troszeczkę zrozpaczeni. Ale mówię, dla jednych będzie to podjęcie przez nich decyzji o odejściu, z kolei dla drugich partner postanowi od was odejść, ale pojawia się nowy początek, moi kochani, nowe życie, troszeczkę będziecie ryzykować, troszeczkę będzie towarzyszyło temu szybsze bicie serca, adrenalinka, nowe przygody, nowe realizacje w miłości, będziecie szaleć, troszeczkę zachowywać się jak nastolatkowie, i nowy początek przed wami, tak? Czyli jest tutaj szansa na to, że poznacie kogoś nowego jeszcze, no myślę, że tak pod koniec lutego, jest szansa na coś nowego, zaczniecie wszystko od nowa, a to co było, po prostu odłożycie na razie na potem, może kiedyś wrócicie jeszcze do tematu. No i karta tła, macie kartę koła fortuny, która mówi o takim zmiennym losie. Czyli po prostu, jak było źle, to teraz może być tylko lepiej. To jest taka szansa od losu. Jakieś niespodziewane wydarzenia, których się w ogóle nie spodziewacie, tak? I to jest takie, mówię, ofiarowane od losu. Czasami jest to karma do spłacenia, odrobienie jakiejś lekcji, ponieważ dziesiątka, czyli koło fortuny, jest to karta karmy, tak? Więc jakieś tutaj wydarzenia musiały się wydarzyć, jakieś historie, żeby było tak jak teraz, ale czeka was nowy, zupełnie początek, stare życie, że tak powiem, zamknęliście, czeka was nowy cykl, coś fajnego, coś nowego, coś świeżego, coś, czego się w ogóle nie spodziewacie. Dobrze, kochani, to by było na tyle. Teraz zobaczymy, jak jest aniołek dla naszych samotnych strzelcy. Już wybieram aniołka. Flirt, moi kochani, no widzicie? Flirt. Rozszerzaj swoją przepełnioną radością energię dla innych, na innych, tak? Czyli widzicie, tak jak ten głupiec. Głupiec ma tyle energii, bo on się zachowuje jak dziecko takie po prostu. Jak taki młodzieniaszek, który dopiero wyrusza w świat, tak? Który jest ciekawy tego świata, ma taki power, ma taką energię, że tak powiem, jest zawzięty i chce po prostu jak najwięcej czerpać z tego nowego życia, tak samo i wy. Zupełnie się odrodzicie i czeka was nowy, fajny flirt, więc wychodźcie, kochani, do ludzi, spotykajcie się z ludźmi, z przyjaciółmi, nie siedźcie zamknięci w domu, bo wtedy wiadomo, że nic samego do was tutaj nie przyjdzie. Musicie być troszeczkę aktywni, szukajcie, wyjeżdżajcie, podróżujcie i zobaczycie, że jest szansa na poznanie po prostu jakiejś fajnej, wartościowej osoby. Moi kochani, to by było na tyle. Życzę wam wspaniałego miesiąca.
Bardzo Wam dziękuję za wszystkie przemiłe komentarze, łapki w górę, subskrypcje. Jest mi bardzo miło, daje mi to takiej motywacji, żeby faktycznie usiąść i poświęcić chwilę czasu dla Was i nagrać ten film. Bardzo, bardzo Wam za to serdecznie dziękuję. Przypominam, że do końca lutego na razie nie robię czytań prywatnych, więc bądźcie wyrozumiali, jestem w trakcie przeprowadzki, mam troszeczkę zmiany tutaj w swoim życiu prywatnym, ale będę się starała jak najmocniej wygospodarować tutaj jak najwięcej czasu, żeby po prostu pamiętać o Was i żeby te filmiki w miarę jakoś wchodziły tutaj na YouTube'a. Jedyne, czym mogę Wam się pochwalić, to tym, że teraz już mam porządny internet, światłowodowy, tak? Dobrze mówię? I filmik już mi się nie wgrywa 3 godziny, tylko 30 minut, więc jak tylko ponagrywam, zaraz będą filmiki na kanale, tak? Kochani, jeszcze raz wspaniałego miesiąca, dużo miłości, dużo uczuć. Pamiętajcie, myślcie pozytywnie, bo wtedy przyciągacie wspaniałych ludzi, wspaniałe sytuacje i ogólnie życie jest, że tak powiem, no, lekkie i radosne, tak? Nie ma trosk. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego filmiku. Zapraszam na ogólne czytania na marzec. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia, kochani. Pozdrawiam.